Hu Tao to postać, która jest z nami praktycznie od początków Genshina i dalej pozostaje w ścisłej czołówce potężnych DPS-ów. Jest to też jedna z moich pierwszych postaci i dalej od czasu do czasu ratuje mnie na Abyssie. Oprócz tego jest przyjazna graczom free to play i chociaż pewnie sporo słyszeliście o kancelowaniu animacji i skomplikowanym gameplayu, musicie wiedzieć, że wcale tego nie potrzebujecie, aby świetnie się nią bawić. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Zanim jednak przejdziemy dalej, przypominam, że nie tylko nagrywam poradniki na YouTube'a, ale również streamuję na Twitchu i link do streama znajdziecie w opisie pod tym filmem. Materiały potrzebne Wam do levelowania Hu Tao macie teraz na ekranie, więc jeżeli potrzebujecie, to po prostu zapauzujcie. Jak to postacie początkowe mają w zwyczaju, raczej ze zbieraniem tych materiałów nie powinniście mieć problemu, ewentualnie trudność możecie napotkać, walcząc z bossem. I przechodzimy do pierwszej sekcji, czyli ataki. Normal atak Hu Tao w podstawowej wersji jest to damage fizyczny i jest to 6 ciosów, z czego 5 jest podwójny. I wszystkie te ataki skalują się z atakiem i mają dość dobry przelicznik. Charge Attack natomiast jest dużo mocniejszy i kosztuje 25 staminy, natomiast Plunge to jest zwykły Plunge i on na Hu Tao jest niegrywalny. I przechodzimy do Elemental Skilla Hu Tao. Po aktywacji tego Elemental Skilla Hu Tao zjada część swojego życia, a dokładnie 30% obecnego HP. I zmienia to jej wszystkie podstawowe ataki na Pyro. I oprócz tego daje też sobie bonus do ataku zależny od swojego maksymalnego HP. Jednak bonus ten nie może przekroczyć 400% bazowego ataku Hu Tao, więc ważne jest, jeżeli macie na nim broń z bazowym niskim atakiem, na przykład broń 4 czy 3 gwiazdkową, jest jakaś szansa, że ten próg przekroczycie. Oprócz tego, podczas trwania efektu Elemental Skilla, charge ataki Hu Tao nakładały specjalny efekt na zaatakowanych wrogów, tak zwany Blood Blossom. Efekt ten powoduje, że co 4 sekundy przeciwnicy Hu Tao dostają dodatkowy Pyro Damage. Hu Tao generuje cząsteczki energii, jeśli jej zmieniony atak trafi przynajmniej w jednego wroga i jest to 2,5 cząsteczki co około 5 sekund. Sam efekt Blood Blossom trwa 8 sekund, natomiast skill, ten efekt tego skilla trwa 9 sekund, a cooldown na niego to 16 sekund i jest to idealne okienko na przeprowadzenie rotacji i użycia skilli czy burstów pozostałych postaci. Co ważne, efekt ten może skończyć się wcześniej, jeżeli zmienimy Hu Tao na inną postać, wtedy efekt kończy się automatycznie, nawet jeżeli dopiero co odpaliliśmy skilla. I chciałabym też podkreślić, że ten bonus do ataku to nie jest tylko bonus, który działa nam na normal, charge czy plunge atakach, ale na wszystkich atakach wyprowadzonych przez Hu Tao, ponieważ jest to po prostu podniesienie całkowitego ataku Hu Tao. Na Elemental Burście Hu Tao zadaje potężny AOE Pyro Damage, który jednocześnie ją leczy, zależnie od tego, w ilu trafi wrogów. Maksymalnie stakuje się do 5. Jeżeli Hu Tao ma 50% swojego HP lub mniej, to zarówno zadawany damage, jak i leczenie jest zwiększone. Cooldown na tego skilla to 15 sekund, koszt to 60 i raczej nie powinniście mieć problemu z posiadaniem tego bursta praktycznie co rotację. Więc używając tego bursta, powinniście zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim powinniście używać tego skilla, jeżeli macie poniżej tych 50%, ponieważ jak widzicie, nie dość, że macie większą regenerację życia, to jeszcze zadajecie dużo większy damage. I druga sprawa, odnosząca się do tego, o czym mówiłam przy Elemental Skillu, który zwiększa atak Hu Tao. Tak więc chcecie używać tego Elemental Bursta przed skończeniem się efektu z Elemental Skilla, ponieważ zadacie jeszcze większy damage. A najlepiej jest to robić tuż przed zakończeniem tego efektu. Pierwszy pasyw mówi o tym, że wraz z zakończeniem Elemental Skilla Hu Tao, wszyscy z party poza nią samą dostaną dodatkowe 12% do crit rate'a na 8 sekund. I ogólnie jest to dość przydatne dla naszej całej drużyny, jednak dla samej Hu Tao, tak jak przed chwilą powiedziałam, za dużo to nie daje. Drugi pasyw z kolei mówi o tym, że jeżeli Hu Tao ma 50% HP albo niżej, to dostajemy bonus do Pyro Damage'u równy 33%. I to jest kolejna rzecz, dlaczego chcecie mieć na Hu Tao jak najmniej HP, ponieważ nie dość, że zadajecie większy damage z bursta, to jeszcze zwiększacie sobie całkowity swój Pyro Damage właśnie przez ten drugi pasyw. Jeżeli zaś chodzi o kolejność, to pomimo tego, że skill Hu Tao jest taki ważny, najważniejszym jej skillem jest w dalszym ciągu Normal Attack i to jego powinniście levelować jako pierwszego. W drugiej kolejności natomiast skupiacie się na Elemental Skillu, a na samym końcu na Burście. Jednak musicie wiedzieć, że wszystkie skille są równie ważne na Hu Tao, więc najlepiej jest levelować jednocześnie, przynajmniej uzyskać ten chociaż 6 poziom, a później już skupiać się po kolei na Normal Attacku, Skillu i Burście. Jednak i tak, koniec końców, wszystkie polecam wylevelować przynajmniej do 8 levela. I teraz pomówmy sobie o samym gameplayu Hu Tao, to o czym wspomniałem na samym początku. Dużo mówi się o kancelowaniu animacji i w przypadku Hu Tao gra się tak, że wyprowadza się dwa normal ataki, później charge
Touch Attack, który od razu kancelujemy. Oczywiście nie jest to jedyna kombinacja, bo jeszcze jest taka kombinacja chociażby jak jeden Normal Attack i jeden Charge Attack, natomiast ten dwa Normal Attacki i jeden Charge Attack jest w wielu przypadkach najbardziej wydajny. Kancelując Charge Attack oszczędzacie sobie bardzo długiej animacji i poprzez to też zwiększacie całkowity damage, bo możecie po prostu wyprowadzić więcej ciosów podczas trwania Elemental Skilla. I aby skancelować taki atak, możecie albo podskoczyć, albo zrobić dasha. Zależy od tego, co jest dla Was wygodniejsze i też zależnie od tego, czy macie Hutao na C0 czy C1, ale o tym wyjaśnię więcej przy konstelacjach. Dla osób, które nie posiadają na Hutao żadnej konstelacji, raczej poleca się skok, ponieważ może Wam zabraknąć staminy. Czułam się zobligowana, żeby Wam ten gameplay przedstawić, ponieważ jest to w przypadku Hutao bardzo kluczowe, jednak niech to Was nie przeraża, ja praktycznie tak nie gram, bo mnie to po prostu męczy i nudzi. Uważam, że gra ma przede wszystkim sprawiać nam radość, więc jeżeli czujecie podobnie, albo jesteście słabi w te klocki, to nie przejmujcie się. I bez tego Hutaośka jest naprawdę potworem, jeżeli chodzi o damage. I przechodzimy do wcześniej wspomnianych przeze mnie konstelacji. Swoją małą uwagę dodam na końcu tej sekcji, natomiast teraz po prostu mówmy sobie, co która konstelacja robi. Konstelacja numer 1 mówi o tym, że charge ataki Hutao, która jest w efekcie Elemental Skilla, nie zabierają jej staminy. I to jest jedna z mocniejszych konstelacji C1 w grze i nie jest konieczne, żeby Hutao grać, ale na pewno znacznie łatwiej kontrolowanie staminy. Konstelacja numer 2 zwiększa damage z Blood Blossom, czyli tego efektu dodatkowego na wrogach z ulta, o 10% z maksymalnego HP Hutao. Oprócz tego jej ult również nakłada ten efekt na przeciwników. Konstelacja numer 3 zwiększa level Elemental Skilla o 3. Czwarta konstelacja mówi o tym, że po pokonaniu przeciwnika, który miał na sobie efekt Blood Blossom, wszyscy w party, znowu poza samą Hutao, dostają 12% do crit rate'a na 15 sekund. Ogólnie ta konstelacja nie jest aż tak wartościowa na Hutao, ponieważ okej, boostuje Wam party, ale samej Hutao aż tyle nie daje, więc poprzez to jako konstelacja dla DPS-a niestety traci na wartości. Konstelacja numer 5 zwiększa level Elemental Boosta o 3 i konstelacja numer 6 jest dość specyficzna, a co dokładnie robi? Aktywuje się, jeśli Hutao ma mniej niż 25% życia, albo dostanie śmiertelny cios. Hutao nie umiera od tego ataku, a zamiast tego przez 10 sekund jej resy są zwiększone o 200%, jej crit rate zwiększony jest o 100% oraz jej odporność na wszelkiego rodzaju przerwania też jest bardzo mocno zwiększona. I efekt ten aktywuje się, kiedy Hutao ma 1 HP oraz może zachodzić co 60 sekund. I tak jak słyszeliście, to co powiedziałam wcześniej, ta konstelacja jest naprawdę dość specyficzna, zwłaszcza jak na konstelację C6, ale musimy to Hutao wybaczyć, ponieważ ona i tak sama w sobie jest mocna, więc może mieć trochę dziwnych konstelacji, które zresztą pasują do niej samej. I to, co już troszkę napomknąłam w tym filmie i wy też pewnie nie raz już słyszeliście, że Hutao tak naprawdę dopiero można grać od C1, a wcześniej to się w ogóle nie opłaca i tak dalej. I chciałabym podać siebie jako przykład, że nie jest to prawdą, ponieważ ja miałam Hutao od pierwszego jej baneru, a C1 zgarnęłam tak naprawdę przypadkiem przy jej pierwszym reranie i nawet bez tego radziłam sobie naprawdę bardzo dobrze. Owszem, C1 ułatwia Wam granie, ale bez niego Hutao jest potworem, jeżeli chodzi o liczby, tak więc nie dajcie się zwieść. Jeżeli chcecie grać Tośką nawet na C0, to naprawdę poradzicie sobie bardzo dobrze. O ile oczywiście podpasuje Wam jej gameplay. I to wszystko, o czym wspominałam, czyli konkretny gameplay, kancelowanie ataków, C1, to po prostu są tylko pewnego rodzaju dodatki, a bez tego, jeżeli macie tak zwaną PPK Gaming, czyli po prostu gracie jak chcecie, uga buga, i tak sobie świetnie poradzicie na Hutao. Pamiętajcie, gra przede wszystkim ma Wam sprawiać przyjemność. I przechodzimy do sekcji artefaktów. Jest to coś, co trochę dzieli graczy Hutao na dwa obozy. Ci, którzy uważają, że Crimson Witch to najlepszy set, oraz ci, którzy uważają, że na Hutao najlepsza jest Shimenawa. Oczywiście jeden i drugi set ma swoje zalety, ale o tym po kolei. Zacznijmy od setu Crimson Witch, który ja osobiście polecam. Dwie części dają dodatkowy damage do Pyro, a czteroczęściowy zestaw zwiększa damage z reakcji oraz użycie Elemental Skina zwiększa jeszcze bonus za dwuczęściowy zestaw. I ten set naprawdę jest bardzo dobry do teamów pod reakcję, jak na przykład Vaporize oraz z tego względu, że Hutao może aktywować swojego bursta bez żadnych przeszkód, co daje jej leczenie oraz potężny damage obszarowy. Jednak moim zdaniem największą wadą tego setu jest to, że ta domenka jest dość mało wydajna, bo razem z nim jest Lava Walker, a ten set nie jest już tak bardzo pożądany. Oczywiście teraz mamy Strongboxa, nie każdy go wyznaje, ja osobiście lubię tę zabawkę, więc również tam możemy przytapiać arty. I drugi z setów, czyli Shimenawa, która zwiększa damage z normal i charge ataków, która zwiększa damage z normal i charge ataków, ale niestety robi to kosztem energii, a mniej energii oznacza rzadszego ulta, czyli mniej obrażeń obszarowych oraz mniejsze leczenie Hutao, co z kolei może generować konieczność grania Hutao np. z healerem, co może być dość kłopotliwe w ogólnym rozrachunku. Jednak farmienie
Zrobienie tego seta jest dużo bardziej wydajne, bo jest on sparowany w domenie z emblemem, a już nieraz ode mnie słyszeliście, i na pewno nie tylko ode mnie, że jest to jeden z lepszych setów i chcemy go mieć na bardzo wielu postaciach, zwłaszcza supportach. I pewnie teraz zastanawiacie się, który set powinniście wybrać. Tak naprawdę decyzja należy do Was, może już któryś set macie gotowy i tylko brakuje Wam na przykład jednego arta, albo na przykład możecie farmić Shimenaue razem z emblemem, a artefakty, które się Wam nie podobają i do niczego nie przydadzą, przetapiać w strongboxie właśnie na Crimson Witcha. To jest tylko jedna z opcji, decyzja należy do Was, ponieważ koniec końców, jeżeli wybierzecie którykolwiek z setów, będziecie mieć całkiem podobny damage. I ostatnio doszedł nam jeszcze jeden set. Oprócz tego bardzo dobrym wyborem na Hu Tao pod reakcję jest też Gilded Dreams, który da Wam atak oraz Elemental Mastery, a ta domenka z tym setem również jest bardzo wydajna. Oczywiście, jeżeli nie macie pełnych setów, możecie łączyć dwuczęściowe opcje, na przykład dwie części Crimsona z dwoma częściami Elemental Mastery, czy z dwoma częściami Tenacity, jakoż daje on HP. A jakich stat szukacie na Hu Tao? Na Sandzie powinno to być HP albo Elemental Mastery, na Goblecie obowiązkowo Pyro, natomiast na Czapie Crit Rate albo Crit Damage, zależnie od tego, czego Wam brakuje. Od czego zależy, czy na Sandzie sięgacie po HP, czy po Elemental Mastery? Elemental Mastery polecam wtedy, kiedy po prostu tego Elemental Mastery Wam brakuje. Minimum Elemental Mastery to jest 100, ale celujcie tak do 300, ponieważ im więcej Elemental Mastery na Hu Tao macie, tym traci on na wartości. Natomiast z HP na Sandzie, pamiętajcie, pamiętajcie też o tym ograniczeniu 400% z bazowego ataku, żeby tego nie przekroczyć, bo to też traci wtedy na wartości. Sand z HP też zyskuje na wartości wtedy, kiedy gracie Hu Tao z jej sygnaturką, czyli z Staff of Homa. A jeżeli nie jesteście pewni, czy wziąć HP, czy wziąć Elemental Mastery, ponieważ jesteście gdzieś tam na granicy, sięgnijcie po prostu po ten Sand, który ma lepsze substaty. A skoro już o substatach mowa, to szukacie przede wszystkim Crit Rate'a i Crit Damage'a, w drugiej kolejności Elemental Mastery, później HP procentowe, atak procentowy i energy. I przechodzimy do broni. Oczywiście, bez dwóch zdań, najlepszym wyborem będzie Staff of Homa, która jest, i to mówię bez przesady, najmocniejszą dzidą w grze, tak więc jeżeli macie tę broń, to się po prostu nie zastanawiajcie. Nie dość, że ma duży base attack, potężny crit damage na swojej stacie, dodatkowo jeszcze zwiększa Wam HP oraz daje Wam dodatkowy bonus do ataku, bazując właśnie na Waszym maksymalnym HP. I też, oho, niespodzianka, jeżeli macie mniej niż 50% tego HP, dostajecie jeszcze dodatkowy bonus. Tak więc ta brońka idealnie zgrywa się z samą Hu Tao. Drugim, bardzo dobrym wyborem na Hu Tao będzie Staff of the Scarlet Suns, czyli broń Sino. Daje crit rate'a, a pasywka daje dodatkowy atak bazujący na Waszym Elemental Mastery, co jeszcze zwiększa Wam wartość tego Elemental Mastery na Hu Tao. Jednak tutaj spada wartość HP procentowego, jako że broń ma dość mały bazowy atak, jak na broń pięciogwiazdkową, więc musicie uważać, żeby nie przekroczyć progu. Primordial jest trzeci w kolejności, jeżeli rozważamy maksymalne nastykowanie pasywki. Jednak bez tej pasywki plusuje się już troszeczkę niżej. Pamiętajmy jednak o tym, że broń ta ma bardzo duży atak bazowy, więc podnosi nam to próg bonusu, który Hu Tao może uzyskać ze swojego maksymalnego HP oraz ma dodatkowo jeszcze crit rate'a na main stacie, co zawsze ułatwia balansowanie statystyk. Jeżeli chodzi o pozostałe bronie pięciogwiazdkowe, to wypadają dość słabo na Hu Tao. I przechodzimy do broni czterogwiazdkowych i tak jak mówiłam na początku filmu, Hu Tao jest naprawdę przyjazna dla graczy free to play, właśnie między innymi przez tę broń, czyli Dragon's Bane. Broń ta daje naprawdę dużo Elemental Mastery, a pasywka zwiększa jeszcze dodatkowo damage, jeżeli przeciwnik ma na sobie Hydro albo Pyro, więc ta broń jest idealna do grania po dwa Porajza, polecam też zrobić większy refine, jak tylko będziecie mieli taką możliwość. I co ważne, dlaczego ta broń jest przyjazna graczom free to play? Ponieważ leci z każdego baneru, więc jest spora szansa, że już ją macie, nawet może na maksymalnym refine. Drugą opcją czterogwiazdkową, również bardzo mocną, jest Deathmatch, ponieważ nie dość, że daje Wam crit rate na swojej main stacie, to pasywka dodatkowo jeszcze zwiększa Wam atak. Niestety jest to opcja płatna, ponieważ jest z Battle Passa. Specjalnie po tą brońkę dla Hu Tao nie radziłabym Wam wydawać pieniędzy, ponieważ tak jak powiedziałam przed chwilą, macie inną broń przyjazną graczom free to play, całkowicie bezpłatną. Natomiast gdybyście chcieli albo po prostu macie tę broń i nie wiecie co z nią zrobić, to tak, Hu Tao jak najbardziej z niej skorzysta. Jeżeli zaś chodzi o broń, o którą pyta naprawdę sporo osób, czyli Black Cliff, to jest ona ok, ponieważ daje Wam crit damage. Jednak pasywka tej broni jest naprawdę bardzo słaba, więc nie polecam jej specjalnie dla Hu Tao kupować. Używajcie jej tylko wtedy, jeżeli już ją macie. Lytic Spear również sprawdzi się na Hu Tao, zwłaszcza jeżeli gracie ją w teamie z Liu,
ponieważ ta pasywka zależy od tego, ile postaci z Liłem macie w party, ale ona leci tylko z baneru broni i tylko w określonych momentach, kiedy jest faktycznie na tym banerze broni, więc specjalnie po nią wishować nie polecam. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam wcześniej, macie fajną opcję przyjazną graczom free to play. Z broni trzygwiazdkowych nada się White Tassel, ale jako że mam mały base attack, bo w końcu jest to broń trzygwiazdkowa, polecam wymienić ją jak najszybciej. Tak jak wam mówiłam wcześniej, Hutao gram od naprawdę bardzo dawna i mój team prezentuje się następująco. Xingqiu, Zhongli i tutaj najczęściej jako ostatnia postać jest to Bennett, po dodatkowe Pyro i pod Pyro Resonance. Chociaż przyznam szczerze, że czasami przeszkadza mi jego heal, to jednak uparcie odmawiam grania innych Pyro supportów w tym teamie. Ogólnie Xingqiu bardzo dobrze zgrywa się z Hutao, wręcz idealnie i większość teamów właśnie jest obudowanych wokół Hutao granej razem z tym panem. I team przyjazny graczom free to play, który mogę zaproponować, to właśnie Xingqiu, Xiangling oraz Sucrose. I jak widzicie, w tym teamie healera nie ma, ponieważ samej Hutao wystarczy jej heal, plus jeszcze dodatkowy heal od Xingqiu. Co prawda jest on niewielki, ale dla samej Hutao powinien wystarczyć. Ewentualnie do takiego teamu możemy wrzucić Kazuchę. Z Xiangling w teamie nie będzie problemu ze swirlowaniem Pyro przez Kazuchę. Problem ten niestety występuje przy samej Hutao w teamie, ponieważ Hutao ma dwa źródła Pyro. Ult, który szybko gaśnie oraz Elementar Skill, który gaśnie, jeżeli zmienimy Hutao na kogoś innego. Tak więc Kazucha nie ma możliwości zaswirlowania tego Pyro i dania nam bonusu. Albo do takiego teamu możemy wrzucić Zhongli'ego, ponieważ nie dość, że zmniejszy resy przeciwników, dodatkowo jeszcze Hutao lubi grać z tarczami bardziej niż z healerami. Ale oczywiście team z dwoma piątkami jest już mniej przyjazny graczom free to play. Ewentualnie inny team przyjazny graczom free to play, jeśli macie zajętego Xingqiu, albo nie daj Bóg w ogóle go nie macie, czyli team pod Melta ze Xiangling, Dayoną i Rosarią. Co prawda Dayona ma heala, ale oprócz tego Hila ma również tarczę i to już się lepiej z Hutao zgrywa. Jednak jeżeli nie macie Rosarii, możecie zastąpić ją Kayą. I oczywiście nie wolno mi zapomnieć o najlepszym teamie do Hutao, czyli nie tylko Xingqiu, ale również Yelan, której ja niestety nie mam, oraz Zhongli. Ewentualnie, że nie Zhongli, to inna tarcza, na przykład Dayona. Jest to team, który idealnie boostuje damage Hutao, robi z nią najlepsze liczby. Niestety jest też dość bogaty, ponieważ poza Xingqiu wszystkie pozostałe postaci, dokładniej 3, są pięciogwiazdkowe. I na dokładkę jeszcze jeden team, którym zdarzyło mi się grać bodaj raz, czyli kombinacja Hutao z Ayaką, a dokładnie Ayaka, Kazucha i Bennett. Są to jednak same postaci premium, więc zdaję sobie sprawę z tego, że może być ciężko. Gameplay też jest dość specyficzny. Nie pamiętam, w jakich warunkach dokładnie grałam ten team, ale wiem, że wymagał ode mnie grania właśnie takimi postaciami i przyznam szczerze, działało to całkiem dobrze. Oczywiście nie są to jedyne teamy, chociaż niektóre z nich, jak chociażby Xingqiu i Yelan, są dość naprawdę mocnymi teamami, wręcz są w ścisłej czołówce mocnych teamów. Jednak mimo wszystko, jeżeli tych postaci nie macie, to się nie zniechęcajcie, zachęcam do kombinowania. Pamiętajcie tylko, żeby tak dobierać postaci, żeby ich skille boostowały Hutao, która przez te kilka sekund podczas trwania swojego skilla nie może być zdjęta z pola. I z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że film ten odpowiedział na wasze pytania, a przede wszystkim pokazał, że Hutao nie jest taka straszna, jak ją malują i też nie jest taka trudna, jak mogłoby się wydawać po tym, co inni o niej mówią. Jeżeli jednak macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Zapraszam was również na mojego streama, którego wspominałam na początku tego filmu, ale również na Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że dostaniecie, albo może już dostaliście swoją ukochaną grabarkę i teraz z pełną siłą możecie przystąpić do jej budowania. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Trzymajcie się, na razie, pa!